Pani ma na imię Rafaela Wesele Stanisława Wyspiańskiego. My tutaj specjalnie może nie o weselu, ale mówimy o ludobójstwie. Jak Niemcy zaatakowali bezbronne Wieluń. Ludobójstwie. No za co? No muszą Niemcy odpowiedzieć, muszą odpłacić. Oni tak też tą Unią Europejską w szpony pajęczycy T-Mobile'a wzięli, żeby Polacy się nie zorientowali, o Gdańsku gadali, a o ludobójstwo, czyli o Wieluń chodzi. Proszę tutaj w tych sąsiednich audycjach naszego radia. To KFM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra, słuchać. Słuchaj, abyś był mądry. Tak napisane jest w Biblii. Słuchaj, abyś był mądry. Może nie tych reklam, które też na wpół są żydowskie. Ale nie wiem, czy państwo zauważyliście to, że tutaj oni coś gadali, pan profesor gadał o Żydach, jeżeli chodzi o Wieluń, jeżeli chodzi o Niemców, kto Niemców wspomagał, kto po prostu popierał Trzecią Rzeszę. Słuchaj! Adrianna Celińska-Czanicka, zapraszam. Polska odrzuciła kolejne zastrzeżenie Komisji Europejskiej do reform sądownictwa. Tym razem Warszawa odpowiedziała na zarzuty z końca lipca, kiedy Bruksela rozpoczęła postępowanie o naruszenie unijnego prawa w związku z przyjętą ustawą o sądach powszechnych. Polski rząd wysłał list w tej sprawie do komisji, która teraz potwierdziła, że otrzymała wyjaśnienia. Rozpoczynając postępowanie, Bruksela zakwestionowała zbyt duże uprawnienia ministra sprawiedliwości do odwoływania i powoływania sędziów, a jednoznaczne naruszenie prawa wskazała przy zróżnicowaniu wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć. Komisja mówiła o dyskryminacji. W liście do Brukseli polski rząd wyjaśnił, że odmienny wiek jest zgodny z ustawą o wieku emerytalnym, która wejdzie w życie w październiku. Komisja Europejska przeanalizuje teraz tę odpowiedź i zdecyduje o dalszych krokach. Jeśli uzna wyjaśnienia za niewystarczające, wyśle drugie upomnienie, a jeśli także późniejsze wyjaśnienia nie przyniosą rozstrzygnięcia, Bruksela skieruje pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który może zasądzać kary finansowe. Jest zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy dla maszynisty pociągu towarowego w związku z wypadkiem kolejowym w Cmentowie Granicznym, dowiedział się reporter Radia Gdańsk. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i doprowadzony do prokuratury. Także proszę państwa, nasze kanały są wszędzie. Dzisiaj możecie państwo oglądać Elhof Art 2000, Blue Art 2000, El Mercedes, Wiesiolandia Plus, Witeklandia, youtube.com. Dzika reprywatyzacja, złodzieje mieszkań, oczyszczacze kamienic. Dzisiaj 1 września, żeby nie było nam wszystkim tak przykro, gdy będziemy wspominać, że 1 września wybuchła II wojna światowa, a dzisiaj mamy właśnie 1 września. Przepływał przez jezioro, żeby ratować dzieci, które były poszkodowane w Suszku ze względu na nawałnicę. Opowiadał, jak to z desek zrobiono wiosła, żeby móc przepłynąć przez jezioro. W wyniku nawałnic, które przeszły nad Polską 11 i 12 sierpnia, zginęło 6 osób, a 52 zostały ranne. Jutro ulicami Warszawy przejdzie Parada Seniorów. Wydarzenie organizuje Fundacja Zaczyn. Chcemy pokazać energię i potencjał osób starszych, ale też zwrócić uwagę na ich potrzeby, przyznaje Przemysław Wiśniewski z Fundacji. Seniorzy to jest grupa bardzo zróżnicowana, która ma różne problemy i jest jakimś oczywiście wyzwaniem dla władzy, dla samorządów. My poprzez parady staramy się pokazać te potrzeby, ale też wielki potencjał tych ludzi. To znaczy to, że oni nie tylko potrzebują wsparcia, ale przede wszystkim mają bardzo dużo do zaoferowania. Wydarzenie organizowane jest po raz czwarty. Przemysław Wiśniewski przyznaje, że parada cieszy się coraz większą popularnością. 4 lata temu zaczynaliśmy organizować paradę seniorów trochę na wariata. Nikt nam wówczas nie wierzył, że to wydarzenie może wyjść, że da się je zorganizować, że w ogóle ktokolwiek na nie przyjdzie. Przyjechało kilka tysięcy osób i z każdym rokiem tych ludzi jest coraz więcej. Parada jest ogólnopolska, nie przychodzą na nią tylko mieszkańcy Warszawy. W tym roku spodziewamy się uczestników ze 110 miejscowości ze wszystkich województw. Początek parady jutro o godzinie 12. Seniorzy wyruszą z Ronda de Gaulle'a i przemaszerują na kampus Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie odbędzie się piknik pokoleń. Teraz przenosimy się za granicę. Włoski Zakład Ubezpieczeń Społecznych INPS opracował algorytm, który pomoże wskazać unikających pracy z powodu fikcyjnej choroby. Zjawisko dotyczy głównie sektora publicznego. Z powodu dużej liczby podejrzanych absencji w pracy opracowano algorytm, dzięki któremu komputer wskaże pracowników, których należy poddać szczegółowej kontroli, gdy zgłoszą chorobę. Chodzi m.in. o osoby, które podupadają na zdrowiu w piątki, poniedziałki, zaraz przed lub tuż po świętach albo między nimi.
Ze statystyk wynika, że w sektorze prywatnym pracownicy chorują średnio 5 dni w roku, a w publicznym aż 11, czyli ponad 2 razy dłużej. W firmach prywatnych w ciągu roku choruje 35% pracowników, a w publicznych sporo ponad połowę. Od 1 stycznia liczba... Także w dużej rozdzielczości, w małej rozdzielczości, jasno, ciemno, szybko, wolno. W naszym kanale El Mercedes, Wisiolandia Plus, Witeklandia, youtube.com, Blue Art 2000, Elhof Art 2000. Zapraszam. Przenosimy się do Francji. O coraz silniejszych naciskach ze strony społeczności muzułmańskiej w szkołach Marsylii